Anna Tabaka, witam. Dziś 16 dzień listopada. Zapraszam na Silesia Flash. 4 na 5 pijanych osób z kluczykami od samochodu mogło kupić alkohol w sklepach w Dąbrowie Górniczej. To efekt badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Robsan. Sprawdzano też, jaki dostęp do alkoholu mają nieletni. Sprawie przyjrzał się Paweł Jędruśk. To marzec tego roku i Żory. To z kolei Kwiecień i Lubliniec. To natomiast śmiertelny wypadek w Częstochowie z ubiegłego roku. Wszystkie z nich łączy jedno – sprawcy byli nietrzeźwi, a statystyki drogowe już w tym roku są po prostu złe. W 60 miesiącach odnotowaliśmy 77 wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców. W tych wypadkach niestety 14 osób zginęło. Nikogo nie trzeba przekonywać, że połączenie alkohol plus samochód to nie jest dobre rozwiązanie, ale okazuje się, że mając widoczne kluczyki w dłoni i będąc pijanym, bez większego problemu kupimy alkohol w sklepie. Tak wynika z badań, które przeprowadziło Stowarzyszenie Robsan w Dąbrowie Górniczej. Pijanych kierowców grali aktorzy. Znakomicie bełkocą, zataczają się, czuć od nich alkohol, ponieważ są skrapiane alkoholem. No i faktycznie wyglądają jak bardzo nietrzeźwi klienci. Okazało się, że 4 na 5 takich osób bez problemu kupiło alkohol. Co ciekawe, proporcja odwróciła się, gdy druga z podstawionych osób w kolejce zwracała uwagę sprzedawcy, komu sprzedaje alkohol. Takie badania to element akcji profilaktycznej, która jest pomysłem m.in. Rady Seniorów w Dąbrowie Górniczej. W różnych dzielnicach sama widziałam, zwracałam uwagę, gdzie sprzedawano nieletnim, sprzedawano prawdopodobnie kierowcom, bo on za chwilę wsiadał w samochód. Podobne badania były już przeprowadzane w innych miastach w regionie i w planach są kolejne. Celem akcji było uwrażliwienie sprzedawców na problemy wynikające czy konsekwencje, które mogą wynikać ze sprzedaży alkoholu osobom, które są do tego nieuprawnione. To z jednej strony. Z drugiej strony wynik tych badań ewidentnie wskazuje na to, że nasza reakcja na sprzedaż alkoholu nieletniemu albo pijanemu kierowcy może po prostu uratować czyjeś życie. Nowe wiadukty zastąpią stare. Trwa inwestycja na drodze krajowej nr 44. Dlatego władze Tychów i policja apelują do kierowców tych najcięższych pojazdów, żeby omijali wysłużone obiekty nad torami. Już teraz inwestycja powoduje utrudnienia, a będzie jeszcze gorzej. Łukasz Kądziołka. Spore utrudnienia na wiadukcie w Tychach będą jeszcze większe. Na drodze krajowej nr 44 trwają prace, które jeszcze przez wiele miesięcy spowodują, że ruch będzie się tu odbywał bardzo wolno. Obiekt nad torami już od dawna prosił się o remont, ale przy jego stanie doraźne prace okazałyby się niewystarczające. W grę wchodzi tylko i wyłącznie przebudowa, więc docelowo te istniejące wiadukty zostaną wyburzone, a w ich miejsce powstaną nowe. Po przeprowadzonych badaniach, inspekcji, ekspertyzach nośności obu wiaduktów wiemy, że nośność została ustalona w tej chwili już tylko i wyłącznie na maksymalnie 42 tony. Miasto apeluje do kierowców i firm transportowych, żeby tych ograniczeń przestrzegać. Na przejeżdżające ulicą Mikołowską ciężarówki policja oraz inspekcja transportu drogowego będzie teraz jeszcze bardziej zwracać uwagę. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem zagrożone jest sankcją mandatu karnego w wysokości 500 zł oraz 2 punktów karnych. Apelujemy do kierowców, żeby przestrzegali tych przepisów, głównie z uwagi na bezpieczeństwo. Jeśli dojdzie do uszkodzenia któregoś z wiaduktów, to trzeba będzie je całkowicie zamknąć. Miasto wykorzystuje i przekazuje służbom dane zebrane przez system ITS, który pozwala na wykrywanie przeładowanych pojazdów poprzez zainstalowane w jezdni czujniki. Dla wszystkich kierowców w nadchodzących miesiącach szykują się jeszcze większe utrudnienia niż teraz, ponieważ jeden obiekt trzeba będzie zamknąć na przełomie tego i przyszłego roku. Trwa wzmacnianie teraz od dołu podpór tego wiaduktu i w momencie, kiedy on zostanie odpowiednio wzmocniony, dopiero wtedy przystąpimy do kolejnego etapu, czyli wyburzenia wiaduktu południowego. Wtedy kierowcy będą korzystać z drugiego wiaduktu, a później nastąpi zmiana. Drugi będzie wyburzany, a ruch przekierowany zostanie na już nowo wybudowany obiekt. Wiadukt południowy ma być gotowy w 2024 roku, a północny rok później. Inwestycja kosztuje 60 milionów złotych. Prezydent Jaworzna podczas jednego ze spotkań z mieszkańcami przyznał, że otrzymuje pogróżki. To kolejny prezydent, który musi się zmagać z taką sytuacją.
Wcześniej groźby otrzymywali m.in. prezydenci Sosnowca, Katowic czy Wodzisławia Śląskiego. Paweł Jędrusik. Paweł Silbert poinformował o pogróżkach podczas jednego z ostatnich spotkań z mieszkańcami. Niemal codziennie dostaję takie maile, w których straszą mnie, że tutaj przyjadę i ci o podejrzane gardło wymorduje twoją rodzinę. Na razie sprawa nie została zgłoszona do prokuratury, ale urzędnicy już zapowiedzieli, że tak jej nie zostawią. W takiej sytuacji tego typu maili nie bagatelizujemy, będą one przedmiotem odpowiednich reakcji prawnych. W ostatnich latach fala nienawiści wobec prezydentów miast w regionie się nasiliła. W lipcu groźby otrzymał m.in. prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Sporo gruźb trafia też do prezydenta Katowic Marcina Krupy. Bywają dosadne, wulgarne groźby przekazywane osobiście, słownie, mailowo, pisemnie. Kilka lat temu z podobną sytuacją mierzył się prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca. Po wielu miesiącach został odnaleziony sprzęt komputerowy, z którego wysyłano za pomocą różnych zagranicznych serwerów tego typu pogróżki. Sprawcy jednak nie udało się zatrzymać. Takie zawiadomienia nie tylko od prezydentów dość często otrzymuje policja. Jest to przestępstwo, ale nie jest ścigane z urzędu. Jeśli osoba, do której te groźby są skierowane, bądź osoba, która te groźby otrzymała, czuje realne zagrożenie z tego powodu, ma prawo złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Granica między groźbami a czynami nie jest duża, o czym świadczy śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, bo słowa od czynów dzieli tylko cienka linia i tylko reakcja społeczeństwa i zgłaszanie tego typu spraw pozwoli uniknąć kolejnych tragedii. W Czeladzi rozpoczęła się dzisiaj Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania dla Ratownictwa Medycznego w Polsce, Europie i na świecie. Cel to przedstawienie aktualnych problemów i wyników badań związanych z ratownictwem. Chodzi o wyzwania związane z pandemią, konfliktami zbrojnymi czy starzejącym się społeczeństwem. Karolina Komada. To już 9. edycja konferencji. Jej głównym celem jest wymiana doświadczeń i rozwiązywanie problemów przez polskich i ukraińskich specjalistów w dziedzinie ratownictwa medycznego. Potrzeby są ogromne, jeśli chodzi o karetki, wyposażenia, sprzęt, defibrylatory, respiratory, stazy do tamowania krwawień. Tak naprawdę wszystko jest potrzebne, ale też bardzo ważne jest potrzebne szkolenie i to się odbywa, bo tutaj jednostki z Polski, w szczególności tutaj Warszawski Uniwersytet Medyczny, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, od wielu lat tak naprawdę szkoli medyków właśnie z Ukrainy, tak zwanego medycyny pola walki, tak, gdzie oni pierwsi na froncie udzielają pomocy rannym żołnierzom i cywilom. Jeśli chodzi o kadrę lekarską, braki dotyczą wszystkich poziomów, podstawowej opieki zdrowotnej, szpitali, no więc siłą faktu muszą dotyczyć również i ratownictwa medycznego. I to jest taki chyba też podstawowy cel organizacyjny, żeby system ustabilizować, jeśli chodzi o organizację. Musimy sobie po prostu odpowiedzieć również jako środowisko, ale także zarządzający, czyli Ministerstwo Zdrowia, jaki ma być ten model docelowy. Konferencję współorganizuje Akademia Śląska Kształcąca w kierunkach medycznych. My prowadzimy już od kilku lat Wydział Nauk Medycznych imienia pana profesora Zbigniewa Religii w Zabrzu. Prowadzimy kierunek lekarski, pielęgniarstwo, ale również od tego roku, czyli od 1 października uruchomiliśmy ratownictwo medyczne. Mamy pierwszy nabór studentów, są to studia pierwszego stopnia, studia licencjackie. Dlatego też wpisuje się konferencja dzisiejsza świetnie w działalność naszej uczelni, w działalność wydziału. Konferencja ma też wesprzeć merytorycznie ukraińskich specjalistów i stworzyć plan usprawnienia działań służb ratowniczych w obu państwach. Bilety komunikacji miejskiej mają być bardziej dostępne. ZTM zamawia kolejne automaty, ale nawet po ich zamontowaniu będzie ich dużo mniej niż przystanków w metropolii. Najłatwiej kupić bilet przez aplikację, ponieważ nadal jest sporo miejsc, gdzie biletomatów brakuje. Łukasz Kądziołka. Będzie więcej biletomatów w metropolii. Takich urządzeń nigdy za wiele, ponieważ nawet niedaleko centrum Katowic, w dzielnicy Załęże, nie tak łatwo kupić bilet. Nie wiem, nie jeżdżę autobusami ani tramwajami, ale nie ma tutaj nigdzie na pewno, to wiem. Ludzie czasami pytają kierowcy o dostęp do biletu, także kierowca też często nie ma i jest problem.
A u kierowcy jest też drożej niż na przykład przez aplikację. Automaty biletowe są potrzebne, a na razie jest ich niewiele. Zarząd Transportu Metropolitalnego obsługuje niespełna 7 tysięcy przystanków, a biletomatów ma około 140. Dlatego organizator transportu chce rozszerzyć sieć. Takich urządzeń będzie dwa razy więcej. One będą sprzedawać wszystkie bilety ZTM, zarówno te elektroniczne, jak i papierowe. I w porównaniu na przykład do tych automatów biletowych, które mamy obecnie, będzie można na przykład dzięki nowym urządzeniom zwrócić bilet. To będą automaty solarne, takie jak ten. Na razie zasilanych energią słoneczną urządzeń jest tylko 12, a właśnie zamówiono 132 sztuki. Nadal będzie to jednak niewiele w porównaniu do liczby przystanków. Przede wszystkim zachęcamy do korzystania z rozwiązań, które daje internet. Choć wiele osób miało problem z nowym systemem, który zastąpił ŚKUP, to kupowanie w aplikacjach wydaje się najlepszym sposobem. Transport GZM został wprowadzony już 1,5 miesiąca temu, a w starych automatach z nowym systemem nie wszystko działa jak należy. Na przykład nie da się zapłacić kartą za bilet. Niestety na ten moment nie można jeszcze dokonywać w nich transakcji kartą płatniczą. Tutaj Zarząd Transportu Metropolitalnego proceduje teraz nową umowę z agentem rozliczeniowym, który również wcześniej w starym systemie te transakcje rozliczał. W najbliższym czasie również ta opcja tych płatności zostanie w biletomatach dodana. Jak widać, droga do nowoczesności jest niełatwa. Należy mieć nadzieję, że nowe biletomaty, które kosztują ponad 11 milionów złotych, od razu będą działać jak należy. Pierwsze z zamówionych urządzeń solarnych zostaną zainstalowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.